Teraz super. A ty chcesz Zuzia spróbować, czy nie? Tata jest ekstra, tata. Wioteczka. Dzisiaj ćwiczymy girlandę i jej wariacje. Poznacie cztery pomocne ćwiczenia, a ogólnie dzisiejszy film to taki vlog z lodowca Sztubaj. Trochę padał śnieg i gorsza widoczność, ale ogólnie świetne warunki do jeżdżenia. Tu masz wszystkie dane techniczne, to jest Heda, deska. To jeden z tych dni, co rano wstajesz, wyglądasz za okno, pogoda masakra, stwierdzasz, że nie ma sensu wychodzić na stok, a okazuje się później, że są najlepsze warunki w sezonie. Jesteś moim przewodnikiem w takim razie. Rok temu złapała krawędź przed nią, chyba się trochę wystraszyła. Co masz jedno? Ja mam jeszcze jedną kurtę. A to ty masz takie z pingwinem paskiem? Aha. Czad! Pingwin, Zuzia dała radę! Nie na pupie! Nie siadaj! Powolutku! Tutaj masz śnieg! Tam, gdzie masz śnieg! Ślizgamy się po skosie i wciskamy pedał gazu. Delikatnie deska zaczyna się lekko obracać i puszczamy. Ślizgamy się w prawo. Wciskasz pedał gazu, puszczasz, wciskasz, puszczasz. Wtedy deska się lekko obraca i wraca z powrotem. Tylko obraca i wraca z powrotem. Pokazuje Zuzi. Wciskamy się po skosie, pedał gazu i puszczam. Dzięki. Dobra, zjedźmy teraz się rozgrzać. Dobra, jesteś z matmy? Dobra, widzenia robisz? Ja teraz męczę was, uwaga. Zrobimy to samo, ale bez ślizgania się. Żeby jak najmniej było ślizgania, ale znowu pedał gazu puszczamy. Troszkę więcej prędkości pomoże. Wyglądało super, jechałaś po dobrym torze i robiłaś to ćwiczenie, ale widać było, że przechodzisz na tylną nogę. Bo to może troszeczkę pomaga, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jednak w centrum cały czas stać. Trochę szybciej. Musisz szybciej jechać i być nade mną. Okej, okay, równolegle. O, właśnie tak. Trawers. Dobrze, Zuzanna. Przy okazji, jak już jeździmy i nagrywam, zrób swoje dwa skręty, takie jak wczoraj ćwiczyłaś. Dobra. I zobaczymy później na nagraniu, najwyżej coś tam ci jeszcze napiszę. Dobra. Girlanda to są ćwiczenia, które bardzo przypominają jazdę na liście, tak naprawdę. Tylko na liście to jest bardziej zygzak, a tu jedziemy cały czas w jedną stronę na swoją nogę prowadzącą. Kolejne utrudnienie, kolejne ćwiczenie z tej serii, kolejna wariacja to będzie właśnie girlanda, wersja, którą robiliśmy wczoraj. A ja tak, a potem tak. Tak? Tu. I teraz masz taką półeczkę, na której deska leży. Wstajesz. I sobie na niej stoisz. Lepiej? No, to nie jest lepiej, nie? Gotowania. Lecimy. Jak tam, Viola, masz zakwasy po wczorajszym? Na nogach i na tyłku nie. Jeździ w niższej pozycji, bo wysoko jesteś. Wow, Zuzia, fajnie to wygląda. Zrobisz jeszcze raz? Fajnie. Brawo. Kolejne ćwiczenie z tej serii będzie polegało na tym, że zaczynamy znowu jazdę w skos. W obniżonej pozycji, czyli macie mocno ugięte kolana i staramy się domknąć tak jakby ten trawers, czyli lekko podjeżdżamy pod górę i w miarę tego podjeżdżania prostujemy lekko kolana, nie do kompletnego wyprostu jak zawsze, tylko wydłużamy po prostu pozycję tak do 80%. Wtedy, jak już czujemy, że deska zaczyna zwalniać, pedał gazu na chwilę, deska zacznie się obracać, puszczamy, żeby wrócić znowu do jazdy w skos i wtedy znowu obniżamy pozycję i powtarzamy całość. Najlepiej na szerokim stoku to ćwiczyć, żeby tak ze trzy razy to w ciągu jednego trawersu zrobić. Zaraz to demonstrujemy. Ja będę jechał w prawo. Dobra. A ty w ten sposób też jest okej. Na mojej drodze.
Jeśli chcecie zacząć od czegoś prostszego, to spróbujcie ślizgając się na krawędzi przejść do obniżonej pozycji, ugnijcie mocno kolana, wciskacie pedał gazu i w miarę jak się deska obraca, wydłużacie pozycję. Przestajecie wciskać pedał gazu, wracacie do ślizgania się na krawędzi, jednocześnie obniżając pozycję. Zapraszam do obejrzenia tych oto czterech vlogów. Pewnie ich wcześniej nie widzieliście, bo YouTube nie polecał, ale mają fajny klimat i są w sam raz do wieczornego grańca. Do następnego, hej!